Tutaj kibice obstawiali Rafała Melko, Jakuba Krzewinę. Podejrzewam, że też część kibiców obstawiała na mnie, ale patrząc na ten mój maraton na Mistrzostwach Polski, 100 metrów, 200 metrów, 400 metrów, niektórzy mogli pomyśleć, że nie wytrzymam tego napięcia startowego i że zmęczenie będzie mimo wszystko bardzo duże, ponieważ mam już w nogach dwa biegi na 100 metrów, jeden bieg na 200 i eliminację 400, także myślę, że zrobiłem pozytywną niespodziankę. Myślę, że w takim ustawieniu, gdzie potrafię pobiec 45,5 na takim dużym natężeniu startów, może wskazywać tylko na to, że za 2-3 tygodnie będzie mnie stać na szybsze bieganie. Bardziej spotęgowali to nasi piłkarze, którzy napompowali dużą bańkę przed ich mundialem i niestety nie udało im się osiągnąć planu na minimum. Tutaj, jeżeli chodzi o lekkoatletów, zawsze wracamy z garścią medali z każdej imprezy, także kibice, mam nadzieję, że w końcu zaczną jeszcze bardziej to doceniać.